No kochani, nakręcałam filmik. Dość dużo już powiedziałam. I najśmieszniejsze jest to, że zamknął mi się aparat, bo bateria już wyczerpała się. I zupełnie nie wiem, w którym momencie skończyło się. I teraz nie wiem, od czego Wam zacząć, co Wam powiedzieć. No nic, zobaczymy, co się nagrało, więc dopowiem. To ostatnie, co zaczęłam mówić, że właśnie chcę się wspinać, chcę się wznosić, chcę się rozwijać. I do tej pory było tak, że ja skupiałam się na innych osobach, tak? Tak chciałam je windować, pomagać im, wspierać. Tak bardzo chciałam walczyć o ich szczęście. Teraz zrozumiałam, że ja muszę walczyć o swoje szczęście, o to, co jest we mnie, to jest, co jest w domu, tak? Bo jest dużo rzeczy do przepracowania. Chciałabym, żeby właśnie u mnie się fajnie zadziało, u dzieci, pomóc im też się rozwijać. Więc kochani, ja dostałam pewne informacje, narzędzia, wiedzę i nikt mnie nie winduje, tak? Dostaliśmy to i teraz każdy idzie z tym, co dostał, z tą swoją skrzyneczką. Więc ja postanowiłam, że też będę pomagać w ten sposób, że ja przekażę chętnie, jak ja szłam, co zrobiłam, ale nie będę tą osobę tak ciągła, tak? Za wszelką cenę, że Boże, ona taka biedna, tak się mi żala i to, a ja będę taką ciągła na siłę pomóc. Nie. Tracę swoją energię, a poza tym te osoby niekoniecznie pójdą w tą stronę, bo ja traciłam miasto 4 godziny, 5 rozmawiając z osobą i fajnie, jeżeli ona coś wniosła, doceniła i zaczęła się ukierunkowywać tam iść, żeby jej było lepiej, ale też są osoby, dla których straciłam czas, energię i to było całkiem odwrotny skutek, tak? Im więcej ja pokazywałam tego, co ja robię, mojej miłości, to zaczęło się w drugą stronę dziać, tak? Zaczęliśmy się odpychać. Ale nie dlatego, że ja nie chciałam tej osoby, tylko te osoby poczuły już ogrom mojej miłości i nie chciały być w tej miłości, tak? Więc ja teraz mówię, nie będę już tego robić. Teraz chcę już dalej skupiać się na mnie, czas poświęcać mi, szkolić się, czytać, rozwijać, bawić się tym, tak? Tą wiedzą. Po prostu sobie czarować swój piękny świat, wchodzić w coraz piękniejsze ogrody, w nieznane, w bajkowe, a nie tracić czas dla osób, które i tak być może z tego nie wyniosą nic, a będą jeszcze patrzyły, no właśnie tak, nieprzyjaźnie. Także ja idę tą drogą cały czas i chcę iść, a dokąd ja pójdę, nie wiem. Ale chcę przyspieszyć krok i szybciej otwierać drzwi, przechodzić tam, gdzie jeszcze nikt nie był, przebijać się przez ścieżki, wspinać się na górkę, bo z górki o wiele więcej widać. Na pewno chcę to wszystko zapamiętać, spisać, bo tego zaczyna się coraz więcej i ja chcę to właśnie zebrać, żeby mi to nie umknęło, tak? Właśnie warto jest, też się dowiedziałam, spisywać sobie pewne rzeczy, nosić długopis, właśnie muszę to zacząć, bo czasami idę, mam fajną myśl, coś mi ucieka, coś fajnego mi spotkało, po co ja mam to skupiać, Jezu, muszę to pamiętać, ja sobie to spiszę, a na przykład po tygodniu sobie to wrócę do tego, przeczytam sobie i zobaczę, jak ja to odebrałam. Także warto zapisywać na pewno, bo wszystko umyka, tak? Tak jak zamkniemy na moment obraz, jak zrobię sobie fotkę właśnie chmurki, to ją mam. A jak nie zrobię, to umyka. Tak samo w życiu. Takie piękne chwile umykają. Myśli, sytuacje, zdarzenia, chwile, co dla mnie była cudowna, jak wpłynęła. Ja bym to chciała na przykład za jakiś czas Wam powiedzieć, a już tego nie powtórzę, więc będę musiała sobie to pisać. Bo to, co mnie spotyka, to są fantastyczne rzeczy. Słuchajcie, ja Waszą piosenkę słucham.
ktoś mi napisze na prywatne coś pięknego. To nie tak, że ja przeczytam, wow, i lecę, tak? Ja się zatrzymuję na tym zdaniu, na tej piosence, bo to jest dla mnie, tak? I ja słucham, albo skupiam się na tym zdaniu i odbieram, co ja czuję. Jeżeli to jest szczerze napisane, wow, ja nie znam tej osoby, ale to tak jakby się czuło przy jakichś magnesikach albo przy ognisku. Po prostu to się czuję całą sobą. Jest mnóstwo osób, które dopiero teraz do mnie dołączyły. Ja się przyznam, że nawet nie wchodziłam na ich profile, bo czasem jest łatwiej osobę poznać, jak się popisze z tą osobą, na zdjęcia popatrzy, bo też jakoś taki ma się obraz tej osoby, ale ja jakoś nie było kiedy, a ja tak nie skupiam się, nie lubię szperać po czyichś za bardzo rzeczach. A szkoda mi teraz czasu siedzenie w laptopie, ja wolę sobie teraz kontakt z przyrodą, ale kochani, to tak się czuję, tak cudownie te osoby, tak się wibruje, że ja po przeczytaniu takiego zdania mam ochotę uścisnąć tę osobę, tak mocno, mocno przytulić. Ostatnio mam taką fajną osobę, ona jest przecudowna. Jakie ona mi cudowne rzeczy przesyła, nie będę tu głośno mówić, żeby ktoś się powiedział faworyzuje, czy coś w tym stylu, ta osoba wie na pewno, o kim mówię. Ona jest boska. Co ona mi nie przesyła, jakie cudeńka. Także kocham Cię bardzo, kochana. Jesteś cudowna. Ja nie widziałam Cię jeszcze. Nie słyszałam Twojego głosu, ale tu w moim sercu jesteś. Tak bardzo Cię odbieram. Tak bardzo wibrujesz. I myślę, że jesteś na moim poziomie równym, także dlatego tak się fajnie odczuwamy, tak fajnie się odbieramy, tak? Przekazujemy sobie tą energię, te wibracje, to jest boskie. Tak samo się czuję do osoby nisko wibrujące. Wow, tych, kto się czuje od razu. Także to też się czuje. Dlatego my osoby będące już trochę wyżej, mające troszeczkę wiedzy, wiemy, jak to działa. Nawet jak ktoś tam pisze, kocham Cię, coś tam, fajne rzeczy. A ja wiem, że to, co jest napisane, to po prostu nie jest szczere, tak? I to się doskonale wie. Przynajmniej my już wiemy, odróżniamy, tak? Takie rzeczy. Dlatego ja nie muszę nawet tej osoby widzieć. Ja to wiem, tak? No, powiedzą mi, tak, tak, wiesz, no wiem. Jak będziecie troszeczkę wyżej, to sami tego doświadczycie, tak? Sam prosty przykład. Jak się zna osobę, no to wiadomo, coś się tam wie, ale czasami jest tak, że spotykamy osoby, które nigdy w życiu nie widzieliśmy, tak? Zaczynamy z nią rozmawiać i się tak cudownie czujemy, jakbyśmy ją znały. I nie możemy się nagadać z tą osobą i chcemy z nią być i znowu chcemy się spotkać. A jest tak, że jest nas jakaś tam grupa, w ogóle nie zamieniliśmy słowa z kimś, a jest nam źle, tak? No jest, coś nas uwiera, coś chcemy wyjść, odejść, mimo że ta osoba nic nawet nam nie powiedziała, tak? No. Ja na ogół gdzieś tak mam, że zawsze przyciągam takie osoby fajne. Tak naprawdę, co mnie tak odrażało, straszało, to miałam raz w życiu, u mnie w mieście był taki sklep, do którego przekroczyłam połowę, do połowy ten sklep. No i oczywiście już do drugą połowę nie mogłam. To była taka bariera, taka blokada, że ja nie mogłam przekroczyć połowy sklepu. Ja nie rozumiałam tego, śmiałam się z siebie, bo co wyszłam do tego sklepu, do połowy doszłam, drugiej połowy nie mogłam. No ale wtedy nie wiedziałam tego, co teraz wiem, tak? Także to było takie aż przytłaczające. Ja mówię, no chyba coś ze mną nie tak, co mi sklep winny. A jednak widzicie, coś tam było. Teraz już wiem. Także teraz już wszystkie odczucia inaczej sobie biorę. Wszystko odczuwam inaczej. Także kochani, słoneczko mnie razi, nie mogę się do Was patrzeć, dlatego cały czas jestem tu. Nie wziąłam okularów. O, może sobie tak stanę, będzie lepiej. Także kochani, z nauką, z rozwijaniem się jest coraz fajniej. Bo po prostu się nie męczymy na tym świecie. Nawet jak ktoś nam niefajnego coś zrobi, powie, to w nas nie buzuje zaraz złość, tak?
można sobie to przemienić w coś fajnego. Nawet ktoś mi coś tam mówi. Słuchajcie, a ja się tak wtedy śmieję, no nie wiem, jak mają inni, ale jak ja sobie coś takiego przeczytam albo usłyszę, albo gdzieś tam nawet w locie by ktoś zaczepił przez przypadek, ktoś tam na ulicy coś niefajnego powiedział, no powiedzmy, sztuchnęło się go niechcąco czy coś, nie wiem, ale mnie bierze taki pusty śmiech, może, nie wiem, czy to fajnie, czy nie fajnie, no dla mnie na pewno fajnie, bo ja tym śmiechem od razu jakbym odganiała to od siebie, no i z drugiej strony mi od razu taki bierze żal, żal mi tej osoby. No bo ja bym od razu chciała jej powiedzieć to, co ja wiem i żeby ona się tak nie męczyła. No niestety nie da się tak 5 minut spotkanej osobie powiedzieć wszystkiego, bo do tego trzeba dojść samemu, tak? Po prostu na swoim przykładzie doświadczać sobie tego, próbować i wtedy odczuwać to. Bo same teorie, przeczytanie nic nie da. Żeby 5 książek przeczytał naraz, to nic nie da. Jeżeli się tego nie wprowadzi w życie. Bo wiedza to jest jedno, a praktyka i doświadczenie to jest drugie, tak? Więc ja, jak przeczytam, to ja zaraz sobie to wprowadzam. A nie, że przeczytałam, aha, może to działa, może nie działa. Ja zaraz testuję, jeżeli się wydarza jakaś tam sytuacja, to ja sobie to wprowadzam. I uwierzcie, działa. To, co wiem, to, co przeczytałam, to, co zdążyłam się dowiedzieć, już praktycznie wytestowałam. No teraz będę testować inne rzeczy, no bo jeszcze tak nie miałam kiedy. Bo w domu, wiadomo, mnie nie było, byłam, teraz no wyjechałam, ale tutaj już do niedzieli sobie tak wszystko już odpocznę, zregeneruję się, tak jeszcze pochłonę sobie duchowo i już zaczynam sobie dla siebie robić różne rzeczy. Już prawdę mówiąc, wczoraj, przedwczoraj zrobiłam wstęp, wow, jestem pod wrażeniem. Ja oczywiście nie powiem, o co chodzi, bo większość by tu śmiechem parsknęła, ci co nie są w temacie, w ogóle by tego nie ogarnęli. Także i tak niektórzy mówią, że jestem w sekcie, wodę z wózką mi zrobi, jakbym wam to powiedziała, co ja sobie mogę robić, czy tam coś testuję, to już w ogóle byście powiedzieli, że mnie trzeba zamknąć. Więc to nie jest dla każdego, oczywiście, ale te osoby moje, dwa punkciki wiedzą, o czym ja mówię. Także to wszystko ja wam kiedyś opiszę na naszej stronce, ja, tylko niech troszeczkę tego się nazbiera, bo wiadomo, że nie wszędzie można to opisać i całe szczęście, że są tacy ludzie, co to rozumieją, że mają taką wiedzę, że ja nie jestem odosobniona, że nikt mnie nie wyśmieje, bo kiedyś to by było tak, coś doświadczyłam, zobaczyłam, bym się chciała podzielić, no ła, i od razu byłoby śmiech i jeszcze by mnie popukali w czoło, że jestem pewnie nienormalna. Dzisiaj są osoby świadome, ja dołączyłam do nich, także bez żadnych oporów, cokolwiek mi się wydarzy, ja mogę tam napisać, podzielić się i nie zostanę wyśmiana. Wręcz przeciwnie. Jeszcze każdy będzie to doceniał i weźmie to jako jeszcze jeden przykład z życia, że takie rzeczy się zdarzają. A zdarzają się niesamowite rzeczy. Tak, kochani, to ja was żegnam. I mam nadzieję, że w moim życiu będzie mnóstwo niesamowitych rzeczy. Ja na to czekam cały czas. Nie te takie przyziemne, cudowne, niesamowite rzeczy. Bajkowe, nieziemskie, nieprawdopodobne. To, co dla kogoś, to będzie tylko snem, bajką lub, jak to się mówi, czymś fantastycznym. Dla mnie będzie zupełnie normalny. Także kocham was. Kocham. Całuję was. Śle wam buziaki. Mnóstwo miłości. Jak zawsze. Mam jej tyle, że mogę się dzielić. Bez ograniczeń. I nie braknie mi jej na pewno tej miłości. Kocham was. Kocham was. Kocham was. Jeszcze raz. Pozdrawiam. I miłego dnia.